Nazywam się Helena Kołodziej. Mieszkam w Wielkolesie. I tu się pani urodziła? We wsi Wielkim, Wielkie, 1936 rok, 8 maj. Tu mnie się w domu robiło z babcią, chociaż babcia z nami nie mieszkała, tylko u wujka, ale niedaleko i przychodziła i robiła z nami ozdoby. Więcej kiedyś się robiło z bibułkowymi dodatkami. Takie laleczki z bibułek. Były takie gotowe już szkielety, nogi, ręce z tekturki. Kupowało się albo się wycinało. I główki też się dokupywało i się ubierało po prostu laleczkę tak jak w stroju ludowym. Czy w lubartowskim, czy w krakowskim stroju, bo to przecież każdy region inny strój. No i tak się robiło te laleczki do choinki. Aniołki też. Aniołki to białe, z białej bibuły, takiej pociętej, żeby takie były szczępiaste. No z kłosów jeszcze nie robiliśmy, z kłosów to już taki więcej niby mój pomysł, ale jak dostałam taki katalog o dawnych, dawnych latach, to były ozdoby z kłosów. Ja pomyślałam, że ja wymyśliłam, a ja tylko trafiłam na te, co kiedyś było. A z jakich kłosów? To z pszenżyta przeważnie robię, bo i z żyta też, ale z pszenżyta takie są grubsze i takie mają te długie wąsy. No to już jak tak ładnie wygląda ten aniołek. Mhm. Tak jak o ten. Już taki jest promienisty. Mhm. I kiedyś były właśnie gwiazdy, widziałam w tym katalogu. Gwiazdy były robione na choinkę. Duże na czubek i takie do powieszenia na choince mniejsze. Też były robione. Więcej z bibuło. Słoma była dodatkowo. Do łańcuchów się dodawało, no bo się przeplatało łańcuchy. A łańcuchy z takiej bibułki cienkiej. Albo z takiej karbowanej, takie skrzydełka motylków się robiło i się przetykało się słomo, albo kółeczka pocięte z tej cienkiej bibułki, albo znowu się robiło bombki takie też, jeżyki, co jeszcze robią niektóre twórczynie do tej pory, a ja już tak więcej się teraz za słomę wzięła. To się robiło już tak w adwencie. Jak już adwent nastał, to już się robiło te ozdoby choinkowe, przygotowywało się, żeby było w co ubrać choinkę. Mhm. I wszystko było z tych właśnie własnych takich ozdób ubrana choinka. Te aniołki i te... No te bombki to też były więcej z bibułek, takie jeżyki. Albo ze słomy znowu, ale tak na okrągło się słomę rozprasowano. Kółka takie się łączyło, na krzyż i też taka bombka wychodziła. Nie mam teraz tutaj takiej. Mhm. Teraz takie koszyczki znowu się robiło też ze słomy. Też takiej prasowanej słomy, koszyczki na cukierki. To jest bibułki te koszyczki i z tych właśnie i ze słomy. Dodawało się dużo też słomy. Mhm. I gwiazdy to też już wtedy robiło się, ale więcej z bibułkami. To trzeba żyto kosić, przeważnie jak jest jeszcze niedojrzałe, takie zielonkawe. I na słońcu się wybiela najpierw na garściach. No kosić też nie kosiarko jak teraz, tylko albo kosą, albo sierpem. Kiedyś tośmy sierpem cieli, żeby się nie połamała ta słoma, nie na żyto, na kapelusze, na ozdoby, to wszystko było takie z sierpem cięte. I się układało cieniutko na garściach, to tak, żeby na pogodę się patrzyło, żeby pogoda była, słońce i przez noc. Na rosie leżało tak na garściach w dzień na słońcu. I codziennie się te musiało było te garście przekręcać z jednej strony na drugą. Jeszcze tak pomieszać, żeby każde źdźbło było takie widoczne na słońce wystawione.
I tak wybielałam jelusieńka, jak teraz mam wygotowano. A teraz, jak już dużo przygotowujemy tej słomy na ozdoby, żeby i na kiermasze, i na dla siebie starczyło, to się po prostu wybiela też na słońcu zieloności, musowo wybielić. Ale już nie tak pieczołowicie, już tak się nie przekręca tej słomy, tylko z garści najwyżej. I aby taka pożółciała chociaż. Mhm. A wtedy jak już, potem jak się tnie, te kolanka się odcina, listki się ściąga, to już teraz wnuczki to robią. I potem się powiąże w takie pęczki już. To tak każdy się posortuje jeszcze. To jest od kłosków. Od samego dołu to idzie na gwiazdki. Ze środka to idzie na kapelusze, na duże gwiazdy. A dlaczego? Bo podatna jest taka słoma, ta środkowa, długa i taka no, wydajna jest. Do kapeluszy czy to więcej się uplecie, bo to przecież trzeba jedno w drugo wkładać, nastawiać. No to się więcej uplecie z takiej długiej słomy. A ta od kłosków to na aniołki i na bombki. Wtedy jak taka powiązana ta słoma już jest, to ja teraz jeszcze gotuję w takim roztworze na wodę utlenioną. Ze 2 do 3 godzin się gotuje, żeby, bo z wodą rozmieszany jest ten na wodę utlenioną. A prawie pół na pół. I takiej tej wysokoprocentowej. No i gotuje się do 3 godzin, bo tak, żeby ładnie wybielała, żeby taka była bielusieńka jak ta. A kłosy też, tak samo się bierze i tak samo wygotowuje i na słońcu suszy. Tak więcej z kłosów, dlatego że jak od tej słomy odcinaliśmy te kłosy, no to się marnowały, bo to przez ziarna jeszcze. I tak mi szkoda było i coś wymyślić. Najpierw wymyśliłam te kwiaty, słoneczniki, a potem i aniołki. I to i robimy i duże aniołki, i małe aniołki. Mhm. Żeby się nie marnowały kłosy, żeby wykorzystać. No to kiedyś to tak przeważnieśmy i kobiety to robili. A teraz to jak już całą rodziną robimy, to syn kosi, synowa zbiera i ja dokąd mogłam. Teraz to już tak nie bardzo mogę chyłkę robić. To synowa zbierać, te wnuczki też. No i na garście kładą, potem wszyscy, kto ma czas, to idzie, przekręca te garście. I jak już tak podbieleje, podżółcieje chociaż, no to się jeszcze w snopki, i w snopkach jeszcze pod stodoło stoi, jeszcze wybiela. Jeszcze nie tak każde źdźbło z garści się wybieli, to jak potem powieszane w snopku, to się wybieli. Przeważnie na choinkę, a bo tak do zabawy to kiedyś to też nie było tych lalek, to i słomkowo się dziecku podało i się pobawiło, albo znowu z gałganków się szyło, to też były i do zabawy te. A dla chłopców? A dla chłopców to przeważnie to te kapelusiki się szyło, to się cieszyły od słońca. To jest sopelek na choinkę, taki podłużny, tak jak podobny z lodu kręcony sopelek się nazywa. Ale i okrągłe bombki też robię. W takich kolorach naturalnych się nie umalują, nie ubarwią się. Tylko jak już od bawełny nastały te kolory, dopiero zaczęłam malować. Bo w tych się wypróbowałam, że się ubarwi. Też gotuje się. Normalnie się tak samo gotuje jak materiał. Barwnik się sypie i się na wodę i się gotuje. Wkłada się słomę i się barwi. Ale kiedyś to tylko były białe. Jak sopelek, to z 5 słomek. A jak okrągła, to z 7 słomek. Zazwyczaj to jak białe bombki, to jest białą nitkę, a jak i z kolorowo słomo, to wtedy i kolorowo nitkę.
A i do białego, jak się weźmie, to też dobrze widać, że jest, gdzie jest nitka. No to tylko przy zawiązaniu nitka jest i do powieszenia. A tak to wszystko jest ze słomy. Te bombki to się nauczyłam nie od mojej babci, tylko od takiej twórczyni ludowej koło Krasnego Stawu mieszka. Teraz już gdzieś chyba z synem się wyprowadziła, ale kiedyś byłam, bo ja byłam kiedyś, pracowałam w klubie rolnika też w Wielkolesie. I jeździłam na kurs do Gardzienic. Taki uniwersytet ludowy kończyłam tam. Żebym mogła pracować w klubie rolnika, to ten właśnie ten uniwersytet ludowy musiałam skończyć. No i zaprosili ją tam na pokaz, bo przecież zajęcia z dziećmi się też robiło w klubach. To żeby nie wołać, to nas uczyli, żeby nie zawsze zapraszać twórców. No i ona właśnie pokazała i ja od razu to pojęłam. Żadna się nie nauczyła, a ja to zobaczyłam od razu, tak się dziwiłam. Ale pani mówi pojętna, od razu się mi nauczyła. Wzięłam od niej te słomki i zaczęłam zaraz pleść to, bo najwięcej jest latem. Dlatego, że trzeba i zbierać, i latem sokiermasze, i te wystawy różne, także najwięcej latem. Mhm. I zbierać, i posiać, bo te jak suche kwiaty i trawy, to też siejemy i suszymy sami. To najwięcej jest latem pracy. Zebrać i wysuszyć i wybielić, żeby na zimę było z czego robić. Koziołki, bo to herb Lublina, to się robi koziołki lubelskie. A koniki, no bo to taka po prostu wiejskie zainteresowanie konikami. Teraz to jeszcze bardziej, bo koniki są jak w skansenach, mało gdzie. Kogutki, tak, kogutki się robiło też. Ptaszki, o ptaszki na choinkę, też się robiło. Tak były wiązane jak aniołki i włączone. Upleczone. No ten środek był upleciony jednak. On taki, o, jak sopelek. Jak mały sopelek. I ogonek, i tu głowę, i skrzydełka były. Przywiązywało się, poprzyklejało. Kiedyś klej to tylko był żytniej mąki, na gorąco się gotowano wodą, się zaparzyło mąkę, wymieszało i był klej. I najpierw się robi ten szkielet. Ręce najpierw się wiąże. Uplotkę się robi na koronę, na warkoczyki. I potem się to łączy, a dopiero potem spódniczkę i bluzkę. Wygląda jak z bibuły, ale to jest z liścia kukurydzy. Tam się suszą właśnie wybielone też liście kukurydzy z kolby. Liście się obiera i po prostu się wybiela, na słońcu się wybielają. I potem wybielone się barwi na różne kolory. Na te bluzki są. Roślinne barwniki to były robione na Wielkanoc. Do malowania jajek. Jak się pisanki robiło. No to się robiło, tak. Z kory dębu to wyszła albo brązowa, albo czarna, w zależności od tego, ile się dało tej kory. To też się moczyło, potem się zagotowało i potem dopiero się jajka wkładało. Z kory olchy też były albo czerwone, albo brązowe. Z bazi topoli to były takie zielonkawo-pomarańczowe takie kolory. Z bazi leszczyny żółte były, a na zielono to się robiło z żyta. Żyto takie o na polu, jak rośnie zieleniutkie, ten szczypiorek się rwało i się też moczyło. Dużo tego trzeba było narwać, namoczyć w jakimś wiaderku
I potem się zagotowywało, przecedziło i był taki zielony kolor z tego żyta. Słomy nie był barwny. Nie? Nie. A dlaczego tak? Słoma nie przyjmuje, jakaś taka jest śliska, skorupka przyjmie, a słoma nie przyjmuje tego barwniku naturalnego. Mhm. Piosenki ludowe się śpiewało. A co się śpiewało? A przeważnie babcia to takie nauczyła mnie. Piosenkę, jak się dziewczyna chłopcowi, z chłopcu spodobała. Dziwują się ludzie i ja sama sobie. Po czymżem się Jasiu, po czymżem się Jasiu spodobała tobie? Czy po tych koralach, co mi w nie nosiła, czy po robotęce, czy po robotęce, co mi się nie leniła. Spodobałaś mi się, jakżeś żydko żeła, stajem roli zorał, stajem roli zorał, tyś się nie rozgięła, stajem roli zorał. Na drugie się przeszedł, tyś se wyjmowała, tyś se wyjmowała z prawej ręki oset. Spodobałaś mi się po twej pięknej mowie, żeś umiała nosić, żeś umiała nosić wionecek na głowie. To takie, taką piosenkę przeważnie. Albo znowu takie też skoczniejsze, tylko już pozapominałam. Przeważnie rodzinnie, ale koleżanki moje przychodziły, też się uczyły. Znowu pisanki pisać, moja babcia nie umiała pisanek pisać, tylko sąsiadka. To znowu do sąsiadki się schodziliśmy. A te różne wyklejanki to nieraz tak grupowo też robiły dziewczyny na ściany. Bo przy okazji rozrywka była i piosenki zaśpiewały i to kleiły, wycinały. A nieraz to i chłopcy wpadli i z muzykantem i zabawa potem była. Kiedyś nie było telewizorów i było dużo inne życie we wsi. Każdy sobie sam jakoś urozmaicał to życie. Mm-hmm. O, jest pani Olek tylko chudy. Bo z tą grubą nitką nie można tak ładnie, żeby się rozszerzyła spódniczka. I korony nie ma. No koronę to się plecie z dwóch słomek, ale takich grubszych nie mam. Może wybiorę jak. O, tu jest taki grubszy. O, w ten sposób. Tak jak się kiedyś bibułę na pająki też takie splatało. A mam taki wiersz, ale na pamięć nie pamiętam. Dary lata. Jak zbieram to na te wszystkie ozdoby. Mhm. Pozbieram, posplatam. Nie pamiętam, trzeba by je szukać w tomiku i czytać. Kiedyś już jak to takie tylko się robi, jak już się robiło na choinkę, to już tylko takie. Mhm. A te to już takie są później wymyślone niby przeze mnie, ale trafione w dawne zdoby. Mhm. Bo jest zmoczona, wybielona, wysuszona, a przed robotą idę pod kran, polewam. Dobrze, tak ciepło wodę poleję. Mhm. Podstawię i potem robię. Jak wysycha znowu, pójdę, poleję. Mhm. I ona jest jeszcze elastyczna dlatego, że to zielonkawe żyto się kosi. Z tym sokiem takie cieniutkie jeszcze jest ta, to źdźbło. Skórka ta źdźbła cieniutka jeszcze jest i nie skruszała. I jest elastyczne przez to. Mhm. Jak już dojrzałe, to już na nic. To już niedobra. No. W zeszłym roku właśnie syn przedłużył za dużo, to oto, to już i takie białe nie jest i krótsze jest. Mhm. O, to już jest takie żółtawe, kremowe, choć wybielone i jest bardziej się łamie. Mhm. Bo mówię, Stasiu, żyto trzeba kosić, oj, jeszcze zielone.
Za jakiś czas Stasiu Żytocza kościół. Oj, jeszcze zielony. W końcu poszedł deszcz. Jak poszedł deszcz, tak się przedojrzało. A ja to wszystkie lubię. I wszystko lubię robić. Tylko boję się, że jak to będzie, jak nie będę mogła robić. Proszę Boga, żebym mogła do końca robić.